Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Kariery Koroną Kielca. Dzisiaj czekają nas mecze z Krakowiem i Ruchem Chorzów, plus ostatni dzień okienka transferowego. Postanowiłem, że już Sylwestrzak jest gotowy do gry, wejdzie za Grzelaka. Grzelak dziękujemy za grę, ale jednak Sylwestrzak jest lepszy. I miejmy nadzieję, że pokaże klasę na lewej obronie. Nie po to z nim przedłużaliśmy kontrakt, żeby siedział na ławce, prawda? No i już wiem, kogo wypożyczymy, tylko muszę trochę zmienić ten przydział budżetu. I wypożyczymy Albiana Ayeti. Ciekawego napastnika, dość szybkiego w porównaniu do naszych. Oczywiście mamy dość takich dynamicznych jak Przybyła czy Airam Cabrera, ale na przykład zmiana Airama nie zawsze jest świetna, a jednak taki Ayeti się przyda jako taki czwarty napastnik. Może zajmie pozycję trzeciego napastnika w przyszłości i zobaczymy, jak to będzie. Na razie dwójka Przybyła, Majoral jest nie do zmiany w podstawowym składzie. Ale trzeba mieć szeroką kadrę, bo sezon jest długi. Zaczynajmy spotkanie z Krakowią. I będzie rzut wolny dla Krakowi, grę wznowi Cetnarski. Podchodzi jeszcze Dąbrowski, zobaczmy. Cetnarski uderza! Ale fantastycznie broni Trela. I jak chce Krakowi, zobaczmy, Jędriszek, Erik Jędriszek. Centruje na pole karne, ale pewne wybicie naszego zawodnika, o to chodzi. I jest kontra, Przybyła, traci piłkę, Odegaard odgrywa do Pawłowskiego. Pawłowski wypatrzył Przybyłę, Przybyła czy Sandomierski? No niestety Sandomierski. I kolejna akcja Krakowi, Jędriszek, Dąbrowski, Budziński do Dąbrowskiego, Dąbrowski wypatrzył Wójcickiego, Wójcicki, centrostrzał na pole karne, ale pewnie Trela. No i ładny przechwyt, już 45 minuta, Pazio, Odegaard, wypatrzył Przybyłę, Przybyła, zwalnia akcję, podaje do Pawłowskiego, Bartłomiej Pawłowski, rozpędza się na skrzydle, podaje do Odegaarda, ten do Przybyły, Przybyła, to może być decydująca akcja w tej połowie, zobaczmy, Przybyła blokowany, Przybyła, traci piłkę, ale przejmuje ją Pawłowski, Bartłomiej Pawłowski z lewej nogi i 1-0, tak jest, kapitalne uderzenie naszego skrzydłowego, który daje nam prowadzenie i strzela Krakowi gola do szatni. Tak powinno być, brawo. Naprawdę zrobił to fantastycznie. Trzeba zobaczyć powtórkę, bo warto. Tutaj widzimy, podbił sobie piłkę, ładnie opanował ją i uderzył z lewej nogi perfekcyjnie. Bramkarz Krakowi bez szans na interwencję. I Korona obejmuje prowadzenie w 45 minucie. Już druga połowa, rzut rożny dla Korony Kielce, Odegaard wznowi grę, Odegaard ładnie podaje do Janoszki. Łukasz Janoszka uderza, taki dziwny strzał, ale Sandomierski pewnie. Akcja, zobaczmy, Selina wypatrzył Przybyłę, Przybyła ładnie do Zająca, Tomasz Zając, który ledwo co pojawił się na boisku, Tomasz Zając przebija się. Traci niestety piłkę, zobaczmy, Gabows! Fantastycznie Sandomierski broni strzał Łotysza. No i Krakowia spokojnie rozgrywa piłkę od tyłu, zobaczmy, Wójcicki, Wołąkiewicz, traci ją w głupi sposób, Majoral, do Przybyły, Przybyła! Tak jest, 2-0, fantastyczne uderzenie gracza, który niedawno przedłużył z nami kontrakt. Bardzo inteligentne podanie Majorela, mógł sam uderzyć, ale postanowił jeszcze wypatrzyć lepiej ustawionego kolegę. Ładnie podał, no a Przybyła uderzył od poprzeczki do bramki. Tutaj piękny przechwyt Majorela, wypatrzenie Przybyły, uderzenie może w sam środek bramki, ale bardzo mocne i tuż pod poprzeczkę, bramkarz bez szans na interwencję. I prowadzimy 2-0. No i będzie rzut rożny dla Krakowi w 90 minucie. Walczą o gola honorowego. Grę wznowi Cetnarski, zobaczmy. Cetnarski centruje na Kapustkę. Jest jeszcze Diabank, ale trafia prosto w Sylwestrzaka. Brawo, dobry początek przygody po kontuzji. I koniec spotkania. Remis. Znaczy jaki remis? Zwycięstwo 2-0. Co ja gadam, jaki remis, panie? Ogarnij się. Po golach Pawłowskiego i Przybyły zwyciężamy
w meczu z Krakowią. Tutaj bardzo ładny, mówię, przechwyt Majorała, jeszcze lepsze wykończenie przybyły. Dobry mecz, naprawdę dobry mecz. Nie wiem, co mi z tym remisem na język wpadło, ale nieważne. To nam zwycięstwa nie zabierze, taki głupi mój komentarz. Zawodnikiem meczu Trela naprawdę bronił bardzo dobrze. Tutaj bramki przybyły oczywiście. I Pawłowskiego. Asysta między innymi Majorala. 5 interwencji Treli, 2 Sandomierskiego. Niezły mecz obu bramkarzy. Ale to Trela jest bohaterem. Przejdźmy dalej. No i mamy ostatni dzień okienka transferowego. Tutaj wszystko się będzie rozstrzygać. Jak widzimy, z ciekawszych transferów Boateng przeszedł do Chelsea. Benzema do Borussii Dortmund, więc ciekawe transfery naprawdę. O, Augsburg zaakceptował naszą ofertę, dobrze. I Ayeti dołącza do naszej ekipy. Tak jest. Zobaczmy, jak w ogóle wygląda ten piłkarz tutaj, pod względem overalla. 64, nieźle. Wyląduje tutaj jeszcze w głębokiej rezerwie, ale spokojnie, niedługo dostanie szansę na zagranie. Może nawet w pierwszym składzie, zobaczymy. No i pora dalej tutaj. Będziemy tak szli, aż wbije ostatnie praktycznie godzina i wtedy zobaczymy, jakie najciekawsze transfery były w Ekstraklasie. Jeszcze z transferów Gündogan dołączył do Atletico Madryt, Aubameyang poszedł do Manchesteru City, no nieźle. City się zbroi. Mogą być niezłą ekipą w tym sezonie. Chociaż nas to nie interesuje, bo my z nimi niestety nie zagramy. Albo istotnie. Bo z taką kadrą moglibyśmy mieć drobne problemy z wygraniem takiego spotkania. O, Krzaka przechodzi do Walencji. Niezły transfer, więc jednak nie jest on dla Arsenalu pisany. No tutaj widzimy 3 transfery Lecha, na niezłą nawet kwotę jak na polskie warunki. No Lechia bez transferów, Legia bez transferów. Piast sprzedał tylko Szmatułę, więc się osłabił. Do Podbeskidzia przeszedł Ereros, a odszedł Pazio. No Pazio trafił do nas. No tutaj widzimy transfer Pogoni Elside, Kigan, Hossain i Buckley. Do Ruchu Chorzów dołącza Taua, Yudabao, jeszcze jeden piłkarz, ale już go pominąłem niestety. Tutaj Termalika też 2 transfery. Handzlik odszedł z Wisły Kraków. Januszka z Zagłębia Lubin i trafił do naszej ekipy. Szmatuła przyszedł i Fefster do Śląska Wrocław. Markowicz i Rymaniak przeszli do Górnika Zabrze z Korony Kielce, obaj zawodnicy. Markis przyszedł do Jagiellonii Białystok. No a nasze transfery dobrze znacie. Nie trzeba ich przedstawiać. Lech chyba przeprowadził z pozostałych drużyn najciekawsze transfery, albo Pogoń Szczecin. Tutaj, wiecie, nie jest pewne. Zobaczymy, jak ci zawodnicy będą się spisywać w polskiej ekstraklasie, bo możecie ściągnąć największe nawet nazwiska, ale nazwiska nie grają. Gra forma. A co wam da, że nie wiem, ściągniecie jakiegoś piłkarza, który był kiedyś znany i super, że grał, no ale on musi teraz grać. Najczęściej w ekstraklasie jednak ściąga się albo młodych piłkarzy, albo piłkarzy na tu i teraz, nie? Czyli takich już gotowych totalnie do gry, będących w nawet niezłej formie. Bo jednak jak ściągacie piłkarza pod formą, no to jest ryzykowne, bo nie wiadomo, czy ją odzyska jeszcze kiedykolwiek. No, tutaj bardzo ładnie się rozwija przybyła. Trzeba mu to oddać. O, Odegaard jest bliski wzrostu overalla. Rośnij tam, Odegaard, bo jesteś przyszłością piłki. Miejmy nadzieję. O, tutaj jakaś rozmowa z zawodnikiem. O, Sierpinie ulżyło, to całe szczęście. Jednak morale w zespole są ważne. Może Sierpina będzie dostawał tam jakieś szanse. Jakiś tam raport scouta, co nas średnio interesuje. O, tutaj zobaczmy. Świetna forma. Chyba tylko ty ją widzisz, no ale nieważne. Dobra, i pora zaczynać spotkanie z Ruchem Chorzów. Nie będzie łatwo, ale musimy podołać. Tutaj wyjazdowe stroje oczywiście. I czas na małe zmiany w składzie. Odpocznie sobie dzisiaj Borja Mayoral, a na jego miejsce wejdzie debiutujący Albian Ayeti. Dać tu komuś jeszcze szansę. Damy temu graczowi z Senegalu, a niech ma. Zobaczymy, w jakiej wybitnej formie jest. Zaczynajmy. I będzie rzut wolny dla Ruchu Chorzów, grę w Nowym Zieńczuk, który potrafi wykonywać stałe fragmenty gry. Zobaczmy. Marek Zieńczuk i ratuje nas chyba spojenie słupka z poprzeczką. No i akcja Korony Kielce odchodzi. Jovanovic wypatrzył przybyłe. Przybył, ale rozpędza się. Minął już nawet Grodzickiego. Grodzicki nie ma szans już na dogonienie go. Poda do Albiana.
Faul, faul, panie sędzio, musi być czerwona kartka. Był to bardzo brutalny faul Grodzickiego. Zobaczmy, jaką decyzję podjął sędzia. Tak jest, wyrzuca gracza Ruchu Chorzów z boiska. Rafał Grodzicki je musi, nie... no niestety dla kibiców Ruchu Chorzów, opuścić, no. Świetnie rozpędzał się tam Przybyła, miał ustawionego dobrze Ajetiego i na pewno podałby mu na pustą bramkę, no ale obrońca Ruchu Chorzów go powstrzymał faulem, no i będziemy świadkami rzutu karnego. Do piłki podejdzie Przybyła. Sam poszkodowany, zobaczmy. Przybyła! 1-0. Perfekcyjnie wykonany rzut karny, bramkarz bez szans na jakąkolwiek interwencję. Normalnie karny wykonuje Borja Majoral, no ale nie ma go na boisku, więc Przybyła przejął jego rolę. No. Najlepiej chyba uderzać karne napastnikami. Bardzo pewnie wykonany rzut karny i prowadzimy 1-0. No i ładnie wykonany rzut rożny, ale spokojnie wybijamy piłkę. Zobaczmy, Przybyła rozpędza się. Jest już sam na sam z bramkarzem. Kończkowski nie ma szans go dogonić. Przybyła. Przybyła. Przybyła! Bez komentarza. I akcja Ruchu Chorzów. Wietrzą swoją szansę. Martinez. Martinez, Kończkowski, Podgórski. Martinez, Judabao, Judabao! Słupek, uff. Mamy sporo szczęścia. Mówię, pręty grają w naszej ekipie. I teraz nasza akcja, Zając. Ładnie tutaj przepchnął rywala, Tomasz Zając. Ciekawa seria zwodów. Zając. Indywidualna akcja, ale pewny chwyt Putnockiego. I zobaczmy, Selina przebija się, reprezentant Kosowa. Ależ fantastyczna akcja, zobaczmy, czy odda strzał. Markuje, ale oddaje strzał obok bramki. I koniec spotkania. Wygrywamy 1-0 po rzucie karnym. Niezłe spotkanie Korony Kielce. Mogliśmy wygrać zdecydowanie więcej, no, znaczy wyżej, ale niestety marnowaliśmy swoje szanse. Szkoda. To, co zmarnował, na przykład tutaj Przybyła, no to nie chciałem tego komentować, bo dziwne słowa cisnęły mi się na usta po takiej sytuacji. Plus potem zmarnował swoją szansę Selina, Zając, no mnóstwo tego było, naprawdę. Graliśmy niezłe spotkanie, ale nie można nic zabierać Ruchowi Chorzów. Mieli naprawdę dużo pecha, bo tam Zięciu chyba trafił w spojenie, Judabao w słupek, no. Podobno szczęście sprzyja lepszym, no. Oby tak było. Trela, 3 interwencje, Putnocki 2. Niezłe spotkanie bramkarzy. Najgorszy chyba na boisku Grodzicki, bo naprawdę zagrał fatalne spotkanie. No i przejdźmy dalej. Jesteśmy już po drugim spotkaniu. Drugie zwycięstwo w dzisiejszym materiale naprawdę cieszy. Tutaj chyba mamy wiadomość od zawodnika. Tak jest, jak ja mogłem to przeoczyć. O, dziękuję nam za szansę zagrania. Dobra, spoko, spoko. Niezłe spotkanie, niewybitne, ale... może być. Nic nie zawaliłeś, chłopie. No jak widzimy, na razie najlepszy strzelec to Madej i Zwoliński. A trzeci jest Agent 07, Peszko. Nie, nie, nie w Pucharze Kraju, tylko chcemy zobaczyć asystentów. Najwięcej asyst na razie ma Pajszą oraz Pawłowski. Teraz zobaczymy prawdopodobnie czyste kąta. Tak jest, Trela, drugie miejsce Szmatuła, trzecie Cieżniak. No żółte kartki i czerwone to nie jest zbytnio chlubna statystyka. Tutaj im jesteś niżej, tym lepiej. Zobaczmy ligową tabelę, zajmujemy drugą lokatę, tracimy nadal 4 punkty do Legii, ale spokojnie, sezon jest jeszcze długi, postaramy się to odrobić. Trzecie miejsce zajmuje Lechia Gdańsk. Czwarty jest Lech. No i pora tam przejść dalej, ale jeszcze przed tym oczywiście trening, bo trzeba pracować, bez pracy nie ma kołaczy. A jednak bez treningów piłkarze by się gorzej rozwijali, a my ich chcemy dobrze rozwinąć. O, Pawłowskiemu urósł overall Odegaardowi i Majoralowi. Świetny trening, naprawdę. Bardzo owocny. I takie treningi powinny występować jeszcze częściej. Więc jak coś bliska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i zapraszam Was na następny. Trzymajcie się.